zaangażowałem kilku z pracowników, no i moja działalność polegała na odbierze poczty z Komendy Głównej do okręgu, pieniędzy, materiałów łączności. Najważniejsze to zaopatrzenie. To znaczy w Warszawie można było kupić wiele rzeczy, których nie było absolutnie na wschodzie. I bibuły, to znaczy biletyn dostawałem, który wysyłałem. Wszystko, co gromadziłem w magazynach, maskowałem broń w paczkach z gwoździami, a inne materiały w beczkach przysypanych karbidem z góry. Miałem kontakt z firmą MET. To był Austriak, który tylko firmował. Kierownikiem tej firmy transportowej, która miała pozwolenie na przewożenie, zakup i przewożenie materiałów różnych do Wilna. I tam były 3 samochody, wszystkie obsadzone przez naszych ludzi, zaprzysiężonych kierowców. W tej firmie uchodziłem za spekulanta, który handluje z Wilnem na boku. Firma mieściła się na ulicy Śniadeckich 20. Wykluczałem się z tym kierownikiem, właścicielem, Polakiem, żeby zabrał jak najwięcej mego towaru. Nie było ani razu wpadki. Jednocześnie organizowałem transport kolejowy. I tu niestety w lipcu, na początku lipca, jeszcze przed akcją burza na Wileńszczyźnie, załadowałem wagon bronią, dużą ilością z opatrzenia partyzanckiego, w tym głównie butów. I coś wydało się tym wanszucom podejrzane, zawiadomili gestapo. A to był duży wagon z moim ładunkiem i dla Wilna. I w czerwcu podporządkowana została mi baza okręgu nowogródzkiego i dla Nowogródzka. Zorientowałem się, że oni wzywają policję i po prostu wyszliśmy. Został tylko ten, który miał papiery na przewóz tego Wirszawskomando. Niestety wylądował później po Oświęcimiu w obozie. Nam się udało uciec. Przed powstaniem w lipcu dostałem rozkaz od dowódcy zaopatrzenia terenu, bo to było w ramach KDW, majora Witolda, pseudonim, nazwisko major Tadeusz Runge, że mamy rozeznać przyszłe działania powstańcze, mianowicie monopol tytoniowy na Woli. Rozeznałem to. Miałem papiery na firmę maskującą Luftbaudienst i w dyspozycji miałem samochód ciężarowy Opel Blitz i Lieferwagen Fiat 508. Koniec lipca zostałem powiadomiony, że powstanie wybuchnie i 1 sierpnia ze swoimi ludźmi, miałem kilkunastu pracowników zaprzysiężonych, podjechałem samochodem na ulicę Wielką, gdzie
ладовали, задавалишь бронь и люди на блица. И поехали мы на месте сбюрки из группования на улице Мирецкого. Там достал рассказ будования баррикады на Королковой. Будовал там баррикады с помощью околичных мешканцев. И отдел чата достал рассказ, пани, там атаку на монополь. Не брал особище удел вальцев, попиловал баррикады, обсадил баррикады со своими людьми. Монополь został здобытый. И застало добытых дуже самоходов, которые там были смагазинованы. Застал доводцу колюмны самоходовой. В недичасе застали добыты два чолги, которые один чолгнул другого до направы в засаде. Приехали там в моем баррикаде бардо ватво. И достал рассказ приготовления самоходов до прейща до Кемпиносу. Бо был план Радослава выйти из Варшавы под ослоном этих двух чолгов. Самоходы были обложены бурками с пяском. И прирушение до Кемпиносу целью отшивания зрутов. Założenie było, że mamy wytrzymać 3-4 dni w walce. Czata została zgrupowana w całości w jednym miejscu. Ale przyszedł rozkaz odwołujący. I moje samochody brały udział w ataku na Gęsiówkę, gdzie był obóz żydowski. Ja jeździłem na Stare Miasto celem otrzymania materiałów pewnych do czołgów na tą akcję, ale niestety została odwołana. Jak już był silny nacisk na nasze zgrupowanie, to przewnieśliśmy się, można powiedzieć w cudzysłowie, na Stare Miasto. Na Starym Mieście zorganizowałem opróżnienie magazynów na stawkach, gdzie były duże ilości konserw mięsnych, cukru. Moje samochody zabrali. Niemcy już byli za ścianą, jak ja jeszcze ładowałem to zaopatrzenie armii środek. Tam zorganizowałem kuchnię dla ludności i oczywiście kuchnię dla naszego oddziału. Po śmierci kwatermistrza inżyniera Poplawskiego zostałem mianowany kwatermistrzem batalionu Czata 49.